Cześć, nazywam się Karol Mazelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Bardzo dużo się działo w tym tygodniu, zaczynamy. Dobra, słuchajcie, na początek coś to trzeba wyjaśnić. I sprawa jest emocjonalna i niemalże osobista. Ale po kolei. Już mówiłem tu kiedyś o Taste Atlas. To jest organizacja, która robi zestawienia potraw i żywności jako takiej. Była draka, bo szkalowali polskie pierogi, które znalazły się dopiero na czwartym miejscu, no ale już pali ich o pierogi. Bo wyszedł nowy ranking, a w zasadzie dwa nowe rankingi. I z jednej strony spoko, że nasz żurek jest na drugim miejscu w rankingu zup na całym świecie. Miły akcent i nie powiem. Na początku rzeczywiście pomyślałem, poszli po rozum do głowy. Coś tam z nich będzie. I zaraz potem, kiedy już myślałem, że jest między nami OK, wrzucili kolejny ranking kotletów, na którym kotlet schabowy nie wiem po co to zrobili chyba po prostu, żeby siać chaos. W tym rankingu kotlet schabowy jest dopiero na dziewiątym miejscu. Jak bardzo musi opuścić Cię Bóg, żebyś wrzucił to dziecko kulinarnej maestrii na dziewiąte miejsce? Kotlet schabowy to esencja tego, czym jest magia zwana smakiem. To doskonała symfonia podniebienia, zaklęta w kawałku rozbitego schabu przy prawach i panierce. Jeśli moja dusza miałaby kształt, byłby to kształt grubego, schabowego, dopiero co zdjętego z patelni, jeszcze zalotnie skwierczącego, który mówiłby swoim armatem, chodź, wiesz, że chcesz. Schabowy to odpowiedź na pytanie, czym byłby polone z Chopina, gdyby mógł być w panierce. To śmiech dziecka biegnącego przez łąki i łany zboża, smyrane naszym polskim wiatrem o zachodzie słońca nad Biebrzą. Potem warto to dziecko sprawdzić pod kątem kleszczy, bo one się już obudziły. I ja bym się nawet tak pewnie nie unosił, gdyby nie fakt, że na czwartym miejscu jest sznycel wiedeński. Na czwartym miejscu, schabowe na dziewiątym. Sznycel na czwartym. To nawet nie jest kotlet, jeszcze tam wstawcie boczniaki i sprasowany styropian. Sznycel wiedeński to jest panierka, w której musisz szukać z tego skrawka mięsa, grubości, folii malarskiej i mniej więcej tak też smakuje. Sznycel to nie jest kotlet. Pół minuty ze zwierzakami. Do obniżenia ciśnienia. Wiem, że wcześniej, ale dzisiaj będzie długi odcinek. Jeszcze będą raz użyte zwierzaki. Także teraz kilka szybkich zwierzaków na wyrównanie ciśnienia. Na pochybę tym od tego to Statlas. Interia, a w zasadzie dziennikarze, którzy tam pracują. Wy się weźcie, wy się ogarnicie trochę i przestańcie się wygłupiać. Mówię o clickbaitach, takich jak ten tytuł. M jak miłość znika z anteny. Jest decyzja TVP. Dodaj też wykrzyknik, więc sprawa jest poważna. Dopiero potem, łaskawie, rozwinęli wątek, dodając, że serial znika na weekend majowy, po czym wraca tydzień później. A potem mówią, że pracują tam dziennikarze. Mhm. Ja też umiem w nagłówki Interii. Proszę bardzo. Mateusz Morawiecki nie żyje. Już od dłuższego czasu we Wrocławiu, teraz tu już jest Warszawiak. Do tego w interii zaspoilowali, że w najbliższym odcinku jak Miłość Piotrek wciąż nie znajdzie czasu na wizytę u lekarza. Jeżeli jednym z najważniejszych wydarzeń danego odcinka jest to, że coś się nie dzieje, no to HBO nie zrobi adaptacji tego serialu. W końcu jest wyczekiwana, jak promocja harnasia na majówkach, jak jedna kreska na teście ciążowym, witana, jak dealer po urlopie. Wiosna i radość z tego, że jest przesłania wkurzenie na to, że tak długo jej nie było. Ale skoro już jest, no to kilka ważnych rzeczy. Ostrożnie moi drodzy na spacerach na łonie natury. Sejm przegłosował właśnie, że myśliwi będą zwolnieni z obowiązkowych badań psychologicznych i lekarskich, koniecznych do tej pory do uzyskania pozwolenia na broń. Co ciekawe, jak twierdzą posłowie, ustawa ta ma likwidować zbędne bariery administracyjne i prawne. Zbędna. Zbędna w przypadku grupy społecznej, która strzela sama do siebie, do swoich kolegów, do rowerzystów, do grzebiarzy, bo wszędzie widzi dziki. To jest zbędne, tak? Takie badanie. Ustawa przeszła głosami posłów PiS i Kuki z 15, których ostatnio kupiło PiS. Niedrogo, bo byli akurat na wyprzedaży. Teraz ustawa powędruje do Andrzeja Dudy, który może ją podpisać albo zawetować. Jeżeli ją zawetuje, to będzie musiał uważać na siebie spacerując po lasach, bo tak z profilu myślę, że dla wielu myśliwych przypominałby dzika. Tak samo jak kobieta na jagodach, rowerzysta czy żubr. Oni ogólnie wszędzie widzą dziki, tak jak Janusz Kowalski wszędzie widzi Donalda Tuska, który z profilu przypominałby dzika. I tak możemy naprawdę w kółko. I jeszcze jedno, jeżeli będziecie już w lesie albo na łące, to nie ruszajcie takich bobków. Wyglądają intrygująco i proszą się o podniesienie, pomacanie, a niektórych pewnie nawet o polizanie, ale w środku znajduje się płynna szczepionka przeciwko wściekliźnie, przeznaczona dla lisów. Akcja trwa przez kwiecień i maj w różnych regionach kraju. Korci, ale nie ruszajmy, bo jeżeli lis poczuje na niej zapach człowieka, to nie ruszy, to jest taki francuski piesek. No, i jeśli wiosna kręci was, żeby wyłączyć komputer, wyłączyć konsolę i przejść się na świeże powietrze, na przykład do parku, to też jeszcze jedna ważna rzecz. A w zasadzie apel: nie karmcie ptaków chlebem to jest dla nich naprawdę duże zagrożenie. Po pierwsze, chleb u ptaków prowadzi do chorób układu pokarmowego, po drugie, sól w nim zawarta zaburza gospodarkę wodną ich organizmów, a po trzecie, rozleniwia je w poszukiwaniu naturalnego pokarmu. Ten łabędź zdechł, bo miał w żołądku 3 kg chleba. Jeżeli już czujecie, że musicie karmić łabędzie albo kaczki, a no na przykład dzieciaki chcą karmić, no to można je karmić kukurydzą, otrębami, a przede wszystkim zbożami. Tam jeszcze warzywa też przejdą. I jeżeli to was nie przekonuje, to może przekona was fakt, że narażacie się wtedy społeczności ptaków. Między innymi mewom. Mewy to są podniebni ninja. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że po japońsku mewa znaczy zemsta, która spada z nieba. Wiosna to początek sezonu na, na wiele rzeczy. Na młode ziemniaki, na karasie, na jarmusz, na pierwsze komunie. I tutaj, a jeszcze motocyklowy. O! Motocyklowy też, ale odkurza moją bestie. Dobra, do rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli chodzi o sezon komunijny, no to jest kwestia prezentów. Bo jak się okazuje, od zbyt drogiego prezentu trzeba zapłacić podatek. Zależnie od stopnia zażyłości, czyli grupy podatkowej. I teraz tak. Pierwsza grupa podatkowa to są małżonkowie, pasierbowie czy rodzeństwo. I od prezentów od nich trzeba zapłacić, jeśli jego wartość przekracza 10 434 zł. Jeżeli ciotka obdaruje pierwszą komunistę prezentem powyżej 7 878 zł, też trzeba zapłacić podatek. A limit na prezenty od kuzynów bez podatku to 5 308. Dokładnie mówiąc. Więc możecie powiedzieć dziecku, ty mi dziękuj, że nie dostałeś plejaka, bo by ci urząd skarbowy dojechał jak songo wegetę. Powiedzcie mu w ogóle, że nie daliście mu prezentu, ponieważ najważniejszym darem tego dnia jest to, że Jezus zamieszkał w jego sercu. I obserwujcie wtedy wyraz jego twarzy. Zapamiętajcie, bo to będzie ten sam wyraz twarzy, który będzie miał, kiedy wyciągnie wtyczkę od aparatury podtrzymującej życie, jak już będziecie za 70 lat leżeli na IOM-ie. Ale jeżeli urząd skarbowy przyjdzie do was i zapyta, no dobra, a gdzie jest podatek od tego kłada? Przecież to było od ciotki, to jest drogi kład, to możecie wtedy powiedzieć, hola hola. Czy wy chcecie skończyć jak ci z Mazowieckiego? Bo tam urzędnicy skarbowi otworzyli kopertę od podatniczki, kobiety, która płaci podatek, od obywatelki, która miała zapłacić podatek, ale go nie chciała zapłacić. I przysłała im kopertę, w której było kilkanaście zużytych prezerwatyw i jakaś substancja. Procedura mówi jasno, że w przypadku dziwnych przesyłek z dziwnymi substancjami wzywa się Policja i Straż Pożarną. I ci przybyli, aby zbadać dziwną substancję w tej kopercie. Też umówmy, ustalenie, co to jest za substancja w tej kopercie, to, to nie jest śledztwo oparte na poszlakach. Chodzi o celebrytkę, która nie potrafi wyjaśnić, skąd wzięła milion euro na zakup nieruchomości, domu. Więc powiedziała, że zarobiła to na prostytucji, ponieważ prostytucja w Polsce jest legalna i dochód z niej jest nieopodatkowany. No i ten trik stosują ludzie, którzy chcą uzasadnić, w świetle prawa, skąd mają pieniądze, które uzyskali podstałem. Tylko, że to trzeba potem udowodnić takim urzędnikom, że jest się. Damską albo męską prostytutką. Oryginalne prostytutki, takie z certyfikatem, przestawiają rachunki za prezerwatywy, badania czy bieliznę. Ewentualnie można poprosić klientów, żeby zeznawali, ale oni wtedy mówią, że mają strasznie zawalony kalendarz, i szkoda, że nie powiedziała wcześniej, bo może jakby chodziło o inny tydzień, to by coś poprzestawiali, no i tak to się nie da. No i ta celebrytka idzie w to, że zarabiała to jako prostytutka. Uwaga, w Dubaju. Co potwierdza jej mąż i jej rodzinę. I trzymając się tej wersji, twierdzi, że jej stawka to 50 tysięcy złotych. I teraz przemnóżmy to, podzielmy w zasadzie. 4 miliony z kawałkiem złotych, podzielić na te 50 tysięcy złotych za sesję, to dawałoby pewność, że jej mąż powinien się już przebadać. Co ciekawe, w Polsce jest niewiele zawodów, które są nieopodatkowane, z których przychód jest nieopodatkowany. Oprócz prostytucji są jeszcze diety poselskie i senatorskie, które nie są opodatkowane. Też nie wiem, czy to jest w obrębie jednego paragrafu. Oni wszyscy, to byłoby logiczne. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu połączymy przegląd ceramiki z toastami. Za ludzi fajnych, którzy robią fajne rzeczy, którymi warto się podzielić i pokazać je światu. Jedni będą razem z drugimi, bo są od siebie zależni. Zacznijmy od dzbanów. Tymi zbanami są ludzie z Pruszcza Gdańskiego, którzy idąc do kościoła mijali mężczyznę, który leżał na chodniku twarzą w dół. Ale nikt z przechodzących nie zainteresował się stanem mężczyzny. Z wyjątkiem dwóch trzynastolatków, Eryka Potrykusa i Szymona Orłowskiego którzy zaczęli zaczepiać przechodniów, którzy szli na msze, prosząc o pomoc. I nikt nie zareagował. Od jednej starszej pani usłyszeli, że mają zadzwonić na 112, ona nie ma czasu im pomóc, bo śpieszy się do kościoła. Ja jestem ciekaw, czy za jakiś czas, jeżeli, oczywiście czego jej nie życzę, gdzieś tam, nie daj Boże, wyłoży się na chodniku i będą przechodzić ludzie, którzy będą ją mijali w tej znieczulicy, to czy ona im powie, lećcie, lećcie, ja tu jeszcze poleżę, może Biodro samo skoczy. Chłopcy zadzwonili pod 112 i zatrzymali przyjeżdżający wóz strażacki. Strażacy udzielili pomocy mężczyźnie i odwieźli go do szpitala. I słuchajcie, kiedy podjechał pod kościół wóz strażacki, ludzie wyszli z tego kościoła robić zdjęcia. Serio, pokaz chrześcijańskiego miłosierdzia na skalę wybitną. No ale dobra, patrzmy na to wszystko pozytywnie, skupmy się na tych dwóch chłopakach. To za Eryka i Szymono, oni jeszcze nie mogą, bo mają 13 lat, ale jakoś tam oranżadą, czemu nie? A no i zdrowia życzę tym, którzy mijali tego mężczyznę. Może wam się przydać w ramach karmy. A teraz odrobinę prywaty. Po pierwsze, na YouTube wleciał właśnie program Rafała Banasia Szakal 2, szarpiący z kobrami, serdecznie polecam. W stoku, za miesiąc z kawałkiem, na scenie modzelarskich gwincie prezentuje. To jest skomplikowana nazwa imprezy, której Modzelewski gwincie prezentuje. Będzie Bartosz Zalewski ze swoim nowym programem, i uwaga, będzie też Damian Skóra. Ależ to są, to są dwaj naprawdę fantastyczni zawodnicy. Bilety, linki do wydarzenia i do biletów też zostawię w opisie do filmu. Dzisiaj będzie dużo linków. Ostatnie. Ruszamy z tym konkursem, bo był wcześniej konkurs, kiedy regał się przewróci, zawali pod swoim, e, pod swoim ciężarem. Zróbmy to inaczej. Ktoś wpadł na fajny pomysł i tu chyba nawet kilka osób. Zrobimy to w ten sposób, że, uwaga. Robimy to w ten sposób, że co tydzień będę dokładał tutaj na górę kolejną książkę. Co najmniej 300 stron. Tym razem to będzie Essential Ghost Rider. I co tydzień będę dokładał po jednej. Aż padnie. Wytypujcie, kiedy padnie. Swoje typy wpisujcie, oczywiście, w komentarzach do filmu. Zobaczymy, komu się uda. Będą nagrody. Jeżeli planujecie gdzieś na ostatnią chwilę, bo to już, to już zostało mało czasu, wyjazd majówkowy i na przykład pomyśleć sobie, mmm, a może PKP, no to powiem Wam. Odważnie, odważnie. Garść informacji z uniwersum PKP. Po sześciu latach modernizacji trasy kolejowej Warszawa-Poznań, która miała trwać 2,5 roku i kosztowała 2 miliardy. Ja to powtórzę jeszcze, bo są rzeczy, nad którymi warto się pochylić w tym naszym codziennym pośpiechu. 2,5 roku miało być. Było 6 lat. Kosztowało 2 miliardy złotych. No więc modernizacja zmierza już ku końcowi, i po tych 6 latach pociągi będą jeździły. Fuh, dokładnie tyle samo czasu na tej trasie, co 6 lat temu. <grymne> no i minister infrastruktury powiedział, że tak, to w ogóle to, to jest ok, bo oni nie planowali tego, żeby te pociągi jeździły szybciej. 6 lat, 2 miliardy złotych. Ale nie, one nie miały jeździć szybciej. W takim razie możecie powiedzieć, ej, no to hola hola, może to jest tak, że jakość się podniosła aż o te 2 miliardy przez te 6 lat. To zależy dla kogo. To zdjęcie zrobiono w pociągu z Gorzowa do Międzyrzecza, no i tu wchodzi ta kwestia perspektywy, no bo wiadomo, że pasażer jadący do pracy powie skandal, ale inny jadący na grzyby powie przeznaczenie. To jeszcze od siebie dużo za taką historię, jakieś dwa tygodnie temu jechałem z Warszawy Wschodniej do Białegostoku. Wsiadam do przedziału, tam kobieta pyta mnie, czy ten pociąg idzie do Białegostoku. Sam zacząłem mieć wątpliwości, więc odpowiada mi, że no mam nadzieję, że tak. Wtedy przychodzi jakiś konduktor, który sprawdzał bilety i on go pyta, czy jest może warsa, bo chociaż wózeczek. On jej mówi, proszę pani, pani się cieszy, że my w ogóle jedziemy. I wtedy odezwał się kierownik pociągu, który powiedział, cytuję, drodzy państwo, przepraszamy, ale z kilkuminutowym opóźnieniem w końcu ruszamy ze stacji, brakuje kilku wagonów, także proszę siadać, gdzie się da. Serio, brakuje kilku wagonów i pojechali. To skoro jesteśmy już przy różnych formach transportu, no to z kolei, kolejnym po kolei jest kosmos. Europejska Agencja Kosmiczna wypuściła sondę na księżyca Jowisza, by zbadać warunki, jakie na nich panują. I ja wiem, że w niewielu polskich domach słychać teraz no co ty, bez kitu, czekaliśmy na to od października. Ale mówię o tym dlatego, że Polacy maczali w tym palce. A dokładnie, Centrum Badań Kosmicznych PAN przewodziło badaniom nad jednym z instrumentów badawczych sondy. Do tego polska firma Astronika oraz firma Kreotech Instruments z Piaseczna. Dodam jeszcze, że nasz podbój kosmosu przyspieszy, ponieważ od półtora roku przewodniczącą Rady Agencji Kosmicznej jest Olga Semeniuk-Patkowska, absolwentka międzywydziałowych studiów wschodniosłowiańskich i lingwistyki stosowanej, więc kosmos nie ma przed nią żadnych tajemnic, szczególnie ta słowiańska część kosmosu. Trochę prywatnie, a trochę służbowo, żona Piotra Patkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Znani są głównie z sesji zdjęciowej, gdzie umówiony fotograf udawał, że spotkał ich przypadkiem w parku. I teraz zwróćcie uwagę na to, że ona. Karmi go obważankami, które to on trzyma. Czyli najpierw mu je zabiera, żeby go nimi częstować z miłością, jak swoimi, żeby mu je znowu potem ukradkiem zabrać. Jeżeli to nie jest piękna metafora 500 to ja lepsze nie znam. I teraz poważniejszy, ale wydaje mi się, że najważniejszy temat w tym odcinku. Otóż Fundacja Unaweza opublikowała raport, który mówi o stanie zdrowia psychicznego młodych ludzi. I jest bardzo, bardzo źle. Oto co mówią wyniki. Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia. Prawie 9% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą, a myślało o niej prawie 40% uczniów. I niestety tego jest dużo więcej. Połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę, a co trzeci jest swoim największym krytykiem, odchudza się lub ćwiczy ponad swoje siły. Co szóste dziecko się okalecza, co szóste, a blisko połowa ma zaburzenia odżywiania, kompulsywnie się objada lub głodzi. Prawie 40% ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci. I jeżeli podobnie jak ja jeszcze szukacie nadziei w tym, że o być może wzięli tysiąc dzieciaków, które mają problemy ze sobą. Nie. W tym badaniu wzięło udział ponad 184 tysiące uczniów z całej Polski. I nie można tutaj zwalić wszystkiego na jeden prosty czynnik, że o rodzice zawalili, bo nie rozmawiają ze swoimi dzieciakami. To jest wypadkowa wielu czynników. Mamy Instagrama, który promuje nierealne wzorce piękna, które są oderwane totalnie od rzeczywistości, ale młodzi ludzie o tym nie wiedzą. Mamy TikToka, który generuje pogoń za lajkami za wszelką cenę, czy federacje fightowe, które promują w czystej postaci patologię. Nie pomaga też to, że rząd nie przejmuje się ich zdrowiem psychicznym, bo dopóki liczba lekcji religii w szkole się zgadza, no to ich zadanie jest wypełnione. Że wspomnę chociażby batalię o nieobcinanie finansowania dla telefonu zaufania dla młodych ludzi, który ledwie zipiał, po czym stwierdzono, że dobra, może jednak nie jest nam potrzebne. I trzeba było walczyć o to, żeby coś takiego w ogóle funkcjonowało. A to jest zasrany obowiązek Ministerstwa Zdrowia I jeżeli ktoś teraz z dorosłych chce napisać komentarz o, bo teraz to dzieciaki życie nie znają, kiedyś to było ciężko, kiedyś to wiecie, sera nie było za komuny, to darujcie sobie coś takiego, bo nie o to chodzi. Czasy się zmieniają, a z nimi zmieniają się problemy. To, że są inne, nie znaczy, że są lżejsze. Poza tym przypomnijcie sobie, jakie mieliście problemy wy, jako nastolatkowie. Nie patrzcie na nich z góry, z pozycji dorosłego, który wszystko przeżył i teraz sobie kpi, no bo oni nie znają życia. Pisząc takie komentarze pokazujecie, że nie tylko nie rozumiecie, ale też, że stajecie się właśnie częścią problemu. Ja jestem za wąski w tym, żeby tutaj szukać rozwiązania, natomiast mogę polecić dwie rzeczy. Rodzicom, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi, bo ja wiem, że to wszystko brzmi tak, że ok, spoko, są jakieś statystyki, na pewno nie dotyczą moich dzieci, na pewno to dotyczą dzieci sąsiada. No to nie, nie do końca. Bo potem jest zaskoczenie, że dziecko coś sobie zrobiło, no ale przecież nic nie mówiło. No, jak słyszy, dobra, mam swoje problemy, zajmij się sobą, no to co mam mówić? A więc jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze dziecko nie wysyła takich sygnałów, to też dobrym pomysłem jest zajrzeć w ten raport, bo tam są cytaty z młodych ludzi, którzy mówią to, co słyszeli od swoich rodziców i niektóre teksty są mocne. A link do raportu znajdziecie w opisie do filmu. Młodym ludziom natomiast, którzy czują się ze sobą źle, którzy czują, że to ich przerasta, polecam zadzwonić na telefon zaufania właśnie dla młodych ludzi, który działa. To nie jest żaden powód do wstydu, nie ma się czym krępować. Ja sam jestem po dwóch terapiach i żywuję tylko, że tak późno się do tego zabrałem. I pamiętajcie, nie ma czegoś takiego, jak głupie problemy albo takie, które nikogo nie obchodzą. Jeżeli czujecie potrzebę, dzwoncie. A jeżeli macie luźną dychę i chcecie pomóc konkretnej osobie, to chciałbym, żebyście poznali Dominika. Dominik ma 20 lat i jakiś czas temu zaczął zastanawiać się, dlaczego nie odnajduje się wśród rówieśników. Nie rozumie żartów, kiedy dwie osoby z nim rozmawiają, do niego dociera jakiś niezrozumiały szum. Nie może się skupić, zasnąć, ma małą kontrolę nad emocjami, a sytuacje stresowe sprawiają, że jego mózg się wyłącza. Dorastał w domu dziecka, więc z każdej strony słyszał, że jest do niczego, nic z niego nie będzie, nic w życiu nie osiągnie. No i teraz w wieku 20 lat w końcu poznał diagnozę. Okazało się, że nie działa u niego przetwarzanie słuchowe. Czyli słyszy, nie tak jak my. My, kiedy słyszymy jedną rozmowę, drugą, trzecią, czwartą, jesteśmy w stanie wyselekcjonować poszczególne głosy, wyselekcjonować szum wiatraka itd. itd. U niego to się wszystko wzlewa w jedną papkę, która staje się niezrozumiała. No, i niestety nie ma tej selektywności uwagi ani w jednym, ani w drugim uchu. Do tego, to jest, to jest komba, posłuchajcie, do tego nieprawidłowo zachowują się u niego fale mózgowe: high beta, alpha, SMR i beta. Co przekłada się na kłopoty z czytaniem, pisaniem czy liczeniem, bo jego mózg jest cały czas nakręcony i nie potrafi odpocząć. No i okazało się, że jest rozwiązanie: terapia biofeedback i terapia neuroflow. Pierwszy cykl, który przyniósł efekt, jest już za nim. Potrzebne są kolejne trzy, no ale że po wyjściu z domu dziecka, no to ty nie jesteś kryzusem. To Fundacja Atalaja uruchomiła zrzutkę na pozostałe cykle. Dominika poznałem, a z Fundacją Atalaya znamy się już od bardzo dawna, dlatego podpisuję się swoim nazwiskiem pod tą zrzutką. Więc jeżeli macie luźną dychę, chcecie komuś pomóc, uzyskać kontrolę nad własnym życiem, które tak po wyjściu z domu dziecka jest wybitnie pod górkę, albo czujecie, że w ten weekend wypniecie wrotki zrobicie coś, czego będziecie żałować, to żeby ukoić sumienie, zanim to zrobicie, możecie pomóc tą właśnie dyszką, bądź większą kwotą, rzucam dyszkę, żeby to było symbolicznie. I potem, jeżeli o czwartej piątej nad ranem będziecie pokazywać gołdupę policjantom, możecie po wszystkim powiedzieć spokojnie, ja dzisiaj pomogłem takiemu jednemu Dominikowi. I oni was puszczą. Serio. A co tam na froncie naszej przyszłej walki z robotami o władzę nad światem, zapytacie? To jest zawsze dobre pytanie, aczkolwiek nie jestem pewien, czy już takiej przyszłej. No ale dobra, po kolei, bo się sporo wydarzyło. Burmistrz Nowego Jorku zapowiedział wypuszczenie na ulicę robotycznych patroli. W ich skład będą wchodziły robopsy i androidy, które wyglądają, jakby George Lucas miał zaprojektować Kerfusia, ale w trakcie okazało się, że to darmowy staż i już mu się nie chciał dalej starać. Roboty będą wyposażone w kamery i mikrofony i mają wychwytywać podejrzane zachowania, albo, jak niektórzy twierdzą, inwigilować mieszkańców. No i w tym czasie złoczyńcy wykorzystali sztuczną inteligencję w sposób, który no, musiał nadejść. Jennifer De Stefano z Arizony odebrała telefon, w którym usłyszała zapłakany głos swojej 15-letniej córki, która prosił o pomoc, a potem porywacza, który przedstawił warunki. Na szczęście okazało się, że porywacz nie ma tej dziewczyny 15-latki, ale wykorzystywał sztuczną inteligencję od Microsoftu, która potrafi za pomocą. Ma podstawie tylko i wyłącznie trzysekundowej próbki głosu danej osoby odtworzyć nie tylko sposób mówienia, ale też ton mówienia, tempo mówienia, odtworzyć to, jak mówi dana osoba po trzech sekundach próbki i on to wykorzystał. Jak się przed tym zabezpieczyć? W tym momencie nie da się. Nie ma takiej technologii, która by potrafiła wychwycić, czy jest to fake, czy nie. Natomiast można ustalić z bliskimi pewne hasła albo sposób rozmowy, po którym ustalimy, czy to jest ta osoba, czy to jest sztuczna inteligencja i ktoś się podszywa. Na przykład, y możecie zadać dziecku pytanie, ile podatku zapłaciliśmy za prezenty z komunii. I jeżeli nie odpowie wtedy nic, ale mieliśmy o tym nie rozmawiać, aż się przedawni, to możecie być spokojni. W tym czasie na bazie czatu GPT powstał chaos GPT, który dostał za zadanie zniewolić ludzkość. Ktoś po prostu sobie wymyślił, że to jest fajne, ale jednocześnie dostał za zadanie tę ludzkość zniszczyć i się pogubił, no bo to się logicznie wyklucza. No nie można zawładnąć kimś, kogo się zniszczyło. Więc postanowił zniewolić ludzkość za pomocą sztuki manipulacji. I wymyślił, że użyje do tego mediów społecznościowych, co jest samo w sobie świetnym pomysłem, no bo już nieraz udowodniono, że no, niejedne wybory były zmanipulowane przez media społecznościowe, tylko że póki co u niego wygląda to tak, że założył konto na Twitterze, gdzie obiecuje ludziom prezenty, bonusy, w zamian za to, że ci uznają go, że to on ma władzę. U nas PiSowi tą techniką się udało, także ja bym nie skreślał jego szans. Nawet w świecie sztuki problemy ze sztuczną inteligencją nie ustają. Boris Eldaksen wygrał tą fotografią prestiżowy konkurs Sony World Photography Awards. Jak napisał na swojej stronie, zrzeka się jednak nagrody, ponieważ to zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a zrobił to, aby przyspieszyć debatę o tym, co jest fotografią, a co nią nie jest i co teraz trzeba zrobić ze sztuczną inteligencją w tej kwestii. I apele o takie debaty będą coraz częstsze, bo to już się dzieje. To nie jest tak, że my mówimy o trybie przyszłym. Sztuczna inteligencja już zmieniła nasze życie, już zmieniła nasz świat i będzie to robić dalej, już to robi w tempie, na którym nikt nie panuje w tym momencie. Sztuczna inteligencja pędzi swoim tempem, a my jesteśmy jak ten człowiek, który pierwszy raz zobaczył dziobaka i szuka patyka, żeby go szturchnąć i zobaczyć, jakie dźwięki wydaje. Może jakieś śmieszne? Zobaczymy, zobaczymy. My nie nadążamy. A w ogóle to tak brzmi dziobak. A teraz pora na pśindera, w którym przedstawiam mam różne zwierzaki z różnych schronisk. O, ale wiosną tej dykcji przyszła, które chcą tylko zaatakować was swoją miłością. A w tym tygodniu Joker. Proszę bardzo, patrzcie jaki to jest fantastyczny psiak. Joker ma 10 miesięcy i sięga ponad kolano. Albo to połowy łydki, bardzo, ale to bardzo wysokiego człowieka. Lubi wszystkich, może poza Batmanem, ale lubi Alfreda. Wszyscy go lubią. Jest miksem wyżła z kimś, kto był na tej imprezie, ale potem wyjechał na zarobek do Norwegii i słuch po nim zaginął. Ale jak się trochę zmruży oczy, to Joker nawet trochę przypomina Dobermana. To pies, który ma dużo energii i ciekawości do świata. Tylko takiej praktycznej. Nie, że obejrzymy dokument o kałużach na Discovery, leżąc na kanapie. Nie, nie, bardziej chodźmy na zewnątrz i sprawdźmy kałuże od środka. Tam się mogą dziać rzeczy. Z racji sporych zasobów energii świetnie zadomowi się tam, gdzie nie ma innych psów, albo jest już jeden, ale taki ułożony i podobnej wielkości. Więc jeśli na informację, że chcecie iść na spacer, wszyscy w domu udają, że właśnie zauważyli coś fascynującego na ścianie, no to Jackera nie musicie się prosić. Jest w gotowości do odkrywania ciekawostek i różnych zakamarków w każdym momencie. Więc jeżeli macie ochotę spotkać się z nim i zobaczyć, czy tam pyknie między wami, no to dzwońcie pod ten numer. Czeka na was w gminie Strzelin w województwie dolnośląskim. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaf i 10% zniżki na przyszłość, oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem. Do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Kronika kryminalna, w której przemierzamy rubieże świata zbrodni. W tym tygodniu mam dla Was dwie akcje. Pierwsza akcja miała miejsce w Gdańsku. Tam policjantki ruchu drogowego zatrzymały auto jadące na wyłączonych światłach. Wylegitymowały kierowcę i wtedy jego pasażer, nazwijmy go Wojtek, włączył się do rozmowy i chciał poflirtować z policjantką, mówiąc: Może mi pani wystawi mandat. No i ona powiedziała: Tak, okej, okay, dobra, pokaż dokumenty. Pokazał dokumenty i okazało się, że spędzili rzeczywiście więcej czasu i rzeczywiście zbliżyła się do niego, ponieważ, jak się okazało, był poszukiwany listem gończym. Zachłamanie i kradzież. A drugi z nich to jest tak piękne. Tak bardzo się cieszę, że robię nie sobie bo takie piękne rzeczy trafiają. Pewnie inaczej bym na to nie trafił. Przeczytam to, żeby ani jeden przecinek nam nie umknął, dobra? Dobra, to uwaga. A drugi z nich to 21-latek zbyt goszczy, który włamał się do lokalu użytkowego i ukradł 55 zamków antywłamaniowych o wartości 55 tysięcy złotych. Aczkolwiek po tej akcji wydaje mi się, że trzeba będzie jeszcze raz wyzwolić te zamki, bo mogą nie odpowiadać swojej wartości. Pora na sport i uwaga, sport zaczynamy od nieprzeciętnego dzbana. Posłuchajcie tego człowieka. Powiedz tak. Nie chcę nikogo oceniać. Daj mi teraz pół roku w takiej Legii Warszawa w pogoni Szczecin za. Pół roku jestem jednym z najlepszych skrzydłowych w ssk klasie. Mówię, to mogę się założyć o wszystko, co mam, wszystkie inwestycje, wszystkie, wszystko, co mam, oddaję za, za, za 7-8 miesięcy. Jeżeli tak nie będzie, oddaję wszystko. Mogę się założyć, ale mi się już po prostu nie chce nikomu nic udowadniać, to niech zostanie to, jak jest. Niech ci co grają, niech oni uważają, że są najlepsi, niech prezesi, menedżerowie uważają, że oni są najlepsi, niech to tak zostanie. To Jakub Kosecki, który jeszcze na początku kariery grał w Legii, wtedy, kiedy ta nie wysyłała go na wypożyczenie, bo jednak nie chciała, żeby on nie grał. A potem to już lot koszący, taki, że hej, 5 lat Lat temu grał w drugiej lidze tureckiej, a obecnie w piątej polskiej. I on teraz twierdzi, że mógłby być najlepszym skrzydłowym, ale gra w piątej lidze, bo nie chce mu się niczego nikomu udowadniać. Udowadnianie, że jest się lepszym i ciągła rywalizacja, to jest idea i istota sportu. Widać na tym etapie też mu tam styki nie do końca działają. Ja też nie wiem, czy jest gdzieś w Polsce na tyle duża murawa, żeby pomieścić to jego przerośnięte, bezpodstawnie ego. Przecież ten człowiek musi się wszędzie wiecznie spóźniać. Wychodzi z domu, przychodzi obok lustra i nagle. Uuu. Ty to jesteś. Nie ty to jesteś. Ty to jesteś. Nie ty to jesteś bardziej. Ty. Dobra, zostawmy dzbanów i skupmy się na sportowcach, którzy coś realnie osiągają. No to Piotr Biesiekirski zdominował motocyklowe mistrzostwa Hiszpanii klasy Superstock 1000 wygrywając dwa pierwsze wyścigi i obejmując jednocześnie prowadzenie w klasyfikacji generalnej. On nie bierze jeńców. Reprezentacja Polski w gimnastyce artystycznej wygrała zawody Pucharu Świata w Sofii w układzie ze wstążkami i piłkami. A do tego, z tych sportowców, którym jednak coś się chce, to pan Piotr Małolat, takim pseudonim Dudek, serio, Piotr Małolat Dudek, pobił rekord Guinnessa i został najstarszym windsurferem na świecie. Ma 89 lat i od 40 pływa na desce. Jakub Kosecki też mógłby być najstarszym windsurferem na świecie, jakby mu się chciało. Ale mu się nie chce, ale jakby się chciało, to by było. No i uwaga, to będzie trudne. Polacy awansowali do turnieju rangi major w Counter-Strike'a. Dobrze powiedziałem. To najważniejsze wydarzenie w świecie e-sportu, tej gry. Po drodze pokonali najlepszy obecnie zespół na świecie. Nie są tam z przypadku. Pula nagród to 1 250 dolarów. Często piszecie do mnie w listach... Karolu, podróżuję teraz ze znajomymi po Polsce. Znaczy, znajomymi. Przysiadłem się do grupy japońskich turystów i jakoś tak od tygodnia z nimi jeżdżę. Japońskich albo koreańskich. Ja ich nie odróżniam, ale uważam, że to nie jest rasistowskie, bo Polaka od Czecha, Koreańczyk też nie odróżni. Polaka od Niemca to łatwo, bo Niemiec ma zazdrość w oczach, że nam w Polsce tak się powodzi. W wiadomościach mówili. Włączyłem, bo chciałem Japończykom pokazać polską patologię, a nie było akurat żadnej pseudogali MMA. Do brzegu, bo już mnie wołają. Chyba, nie znam ich języka. Bo jak robimy zdjęcia, to zawsze kogoś z nas nie ma na tym zdjęciu, bo je robi. Jak ten problem rozwiązać? Weź powiedz, co Ci zależy. A macie psa? I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Do Was, którzy przysyłacie masę fajnych rzeczy, tego jest, tego jest zatrzęsienie i bardzo Wam dziękuję. Nie na wszystko jestem w stanie odpisać, ale wszystko czytam. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na Karol Mozolewski, na Facebooku, na fanpage, nie na prywatny, na Instagramie, albo e, mailem w ogóle najlepiej. newsybezwirusa.gmail.com pod Podziękowanie dla tych, którzy oglądają reklamy i wiedzą, że wystarczy obejrzeć ją do końca, albo jeżeli jest długa, to pierwsze 30 sekund. Udanego weekendu tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.